Słuchaj, No. widzę tutaj na sali, że jest Łukasz Magikal. Ty dużo o nim złych słów O mówiłeś. Łukaszu Czy Magikalu? był taki, była w Bardziej ogóle chodziło mi propozycja? o Daniela. Łukasz Magikal to jest no name. Po co miałem o nim cokolwiek mówić? Znaczy, czy była w ogóle Kurwa, propozycja z Tomek. nim walki? Jasne, że tak, ale stwierdziłem, że nie będę dawał mu groszy zarobić, żeby upił matkę znowu, nie? Ale to tą łapkę to sobie w dupę wstać i pogrzeb i pomachaj palec. Ale ty nie wiem, w sensie owsiki masz w dupie? No jebnij mi. Jebnij mi. A, co? Przepraszam ochroniarza pana bardzo. Chciałam jemu zajebać. Ojejku, koleżko, co mi ta nóżka zrobi? Co? Co mi ta nóżka zrobi? Co, co, co? Chodźcie, bijemy na kolejnej. Ale co ty, co ty? Co ty? Pojebało cię to troszkę w głowie. Grasz, kolego? Twoją nie będę grał, ty kim jesteś? Ojejku, a ty chcesz mi najebać, a mówisz, chodź się bij. Ej, trzęsiesz się, telepiesz się cały. Ty się, kurwa, telepiesz. Telepiesz się cały. Cię rozjebie zaraz. Opierdolił się coś w główce, kolego. Słuchaj, jesteś, kurwa, zerem a ty, i kurwa, nie dam kim ci... Jesteś? Ja? Królem. Kim? Królem. Śmiecie. Ja decyduję, z kim walczę, pedale, komu jebany. Daję. Wypierdalaj stąd. Ale pedale? No. Ty z bratem se, kurwa, pałę obciągasz, a nie... O Jezu, jeszcze pani Gosia. Pani Gosia ma coś do powiedzenia. Nie, pani Gosia, niech nie... Niech pani Gosia mnie nie bije akurat. Daniel, okej. Okay. Łukasz tak, ale pani Gosia niech mnie nie bije. Co? Pani Gosia niech mnie nie bije. Była kobietą, to zamiast świetla byś miał paluszka w gaciach. Ja bym nie chciał, żeby pani mi coś tam w gaciach robiła, ale dziękuję za propozycję. Kurestwo rodzinne może, nie wiem. Widzę. Czemu jest taka nienawiść, Natan, między wami a rodziną? Czemu rodziną? W sensie to są jakieś owsiki w dupie, które się rzucają, to o, inaczej. Z szacunku do starszej kobiety, to nie będę obrażał starszej kobiety, po prostu. A kto to jest? Zapytałem, kto to, a nie co? Pajacu. Ej, ja jestem jakby... Gdzie ja jestem, z ciekawości? W cyrku. W więzieniu czy w cyrku? W dupie jesteś. To może wróćmy do zestawień naszych. Szacunkiem znam wielu sportowców. Kurwa, ja, nudy, już zwyzywaj go czy coś. Ale ty się zaraz nie odzywaj, wiesz. Weź go zwyzywaj albo dobra, coś. Dobra, ciągnij kichę, kurwa. Ciągnąłeś to ty w więzieniu, tak, kolego, to więc nie gadaj tak. Ty ja zapomniałem, tak. Nie, ja nie byłem w więzieniu. Nie sprowokujesz mnie. Ja nie byłem w więzieniu, nie sprowokujesz mnie, nie sprowokujesz. No to pogadajmy z kulturą, mam pytanie. Ja nie rozmawiam z tobą, tylko rozmawiam o swojej walce. Ale ja będę mówić, o kim rozmawiać, z kim. To se rozmawiam do lustra. W lustrach to ty jesteś spotykany, no dobra, no mów, słucham, no bo widzę, chcesz tu przejąć konferencję. Tak, mam pytanie. Tylko jedno pytanko i to nie zaatakuję cię, z ciekawości. Aha. Co znaczy wanted na twojej koszulce? No to jesteś taki... No nie wiem, co to znaczy, nie umiem angielskiego. Wanda i Tadeusz. Nie ma nic inteligencja do znajomości angielskiego, tylko mądrość, od tego zacznijmy. Aha. Co to znaczy wanted, z ciekawości? No masz tam telefon... No ale no powiedz mi, co to znaczy, co ale masz na koszulce? Ma wiedzieć ten sobie. Wiadomo, ale co to znaczy, bo ja chcę wiedzieć. Wygogluj sobie, wygogluj. No nie, ty mi powiedz. Nie, no wygogluj. No ale ja nie gram w swoją grę, nie będę zawsze mówił to, co ty będziesz robił, to ja będę robił. Będziesz. Nie. Będziesz grał tak, jak ci zagram, przyzwyczaj się do tego. Ja nie przetłumaczę, to znaczy chuj ci w dupę. Dlaczego? Jasiu. Jasiu tak to ciągle ale nie w to nie mieszaj, nie w to nie mieszaj. Jasiu, mam pytanie i też przy okazji może ruszę pana Jacka, jak miałbym pytanie. Nie, ale rozmawiamy dalej, teraz ja ci co pan Jacek sądzi o twoim tatuażu, bo dla mnie to jest niedopuszczalne i też o tym mówiłem, który masz na sobie. A jaki masz tatuaż tutaj? Bo ja nie wiem, czy będę miał okazję cię wyjaśnić, nie, a chciałbym. Nie pokazujmy, Jasiu. Nie mówisz o tatuażu Natan Jasia, czy o tatuażu Jasia, mówię. Ja nie wiem, to nie, to nie pokazujmy, nie możemy. Nie pokazujmy. Tam świętego człowieka obrażasz, to mi się bardzo nie podoba, o tym nawet rozmawiałem na backstage'u, bo ja jestem wierzący, ja też jestem honorowy. Co jesteś? Honorowy. Ja jestem honorowy. Po twojej ostatniej walce to powiem ci nawet z tego oceniać, to jesteś strasznie honorowy. Już nie mówię o jakichś tam chłopie. Ulicznych zasadach innych, chłopie. Bo to w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Chłopie. Ale a jak ty wiesz? Się kładziesz, oszukujesz widzów, odklepujesz od razu, a ty masz honor? A grypsowałeś? Ale ty masz honor? Mam honor, większy niż nie ty. Nie będziesz ty pytał o takie rzeczy, bo ty chuj się nadajesz o takie rzeczy. Nie będziesz a grypsowałeś? Grypsowałeś? Nie słyszę. Jasiu, zamknij pizdę, bo nie mówię jest? Z tobą. Nie rozmawiam wytłumacz, wytłumacz, co to jest. Nie, ja się ciebie pytam, bo ja nie, nie byłem w siebie, więzieniu. Bo ty podobno ty jesteś gangsterem. Ja jestem gangsterem? Tak. Nie, ty jak jesteś to? Frajerem, ja nie jestem gangsterem. Frajerem? Przecież tak. Ja nigdy w życiu nie rozjebałem się na policji. A tylko to trzeba się rozjebać na policji, żeby być frajerem? Tak. No co, ty tak. Patrzę, słuchaj, patrzę, to akurat ja od jestem razu gitem, już ja jestem gitem i chcę powiedzieć, jesteś że... Jesteś gitem! Ja jestem gitem i chcę powiedzieć, że... Hello!
Wy masz przepierdolone. Jak wyjdziesz, to masz przepierdolone. Tak? O tak, Boże, ale nie przeze jedyny. Mnie. Ja mu wam rączki. Strach ja się bać. Rączki. Ja mu wam rączki. Posłuchaj. Strach nie się znasz, bać. Nie znasz dnia, aha, ani godziny. No pamiętaj, właśnie. To jest pełna zasada. Nie, czyta moje posty, bo powiedziałem, że nie zna dnia i godziny. Góra z górą się nie zejdzie, aha, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Och, a ty jesteś człowiekiem? Nie, ja jestem Bogiem estetyki, a ty masz przepierdolone. O, Boga estetyki, to jest Bogiem estetyki. Zobacz, co ci czeka, jak wyjdziesz. Ja powiem ci tak. Każdy ma jakieś problemy. Jeden ma mniejsze, drugi ma większe. Twój jest poważny. Wiem. No, a wiesz, o, przyznam się, wiesz. Mam bardzo poważny problem. No, masz poważny problem. Frajerów jak ty. Ojej, nie obrażysz mnie, bo... Nie będę cię obrażał, to jest zwykłe słowo. Twoje słowa do mnie nie obrażają mnie. To jest zwykłe słowo, ja cię nie chcę obrazić. Aha. Ja nawet... Ja teraz... Ale co, policja czeka... Słuchaj, tutaj... poświęć. Poświęć. No to wiemy. Powiem tak, sobie. Ten moment, nagraj sobie ten moment i uwiecznij sobie, aha, że... Dałem ci 10 minut rozmowy ze mną. 10 bo minut. Nigdy w życiu. Nie, jeszcze, minutę, ale jeszcze porozmawiamy, jeszcze porozmawiamy, jeszcze porozmawiamy. A, porozmawiamy jeszcze. I za chwilkę, jak się zgodzisz, aha, wystrzelę z pewnymi bardzo ciekawymi tematami. O kurde. Ale teraz dokończ chcesz, z czynszem. Chcesz przyjąć czynsz raz. Teraz dokończ z czynszem i zaraz coś ci powiem bardzo ciekawego, więc przygotuj psychicznie się na to, aha, co jest na ciebie, a co ludzie och, nie wiedzą. Kurczę, aż się boję, naprawdę z twoich ale ust. Ty ironią nic nie zdziałasz, zobaczysz ja niedługo. Nie zdziałam, dobrze. Dobra, bo nie znasz dnia ani godziny. Natalia, mam pytanie od czatu, bo dużo osób zaczęło pisać błąd genetyki, a nie Bóg estetyki. Co byś im powiedział? Parasite, odpisałbym im to, co ty odpisałeś 14-latkom, którym wysyłałeś snapy. To mówisz o pomówieniach, a sam się bawisz w pomówienia. O pomówieniach? Nawet. Czyli no, nie mówiłeś czyli na... swojego czyli nie mówiłeś, Paukerson, na swoich filmach, że nie wiem ile ma lat, a jak nie ma 18, to trudno. Obejrzyj na ten film, jest konferencja Gali, nie będę rozmawiał na ten temat tutaj, bo mamy zawodników. Ma boleć. Już ale zobaczcie. Natana, atakowałeś mnie przy poprzedniej Gali. Mam pytanie. Wszystkich atakuje Tomek. Mam pytanie, nie atakuje wszystkich, atakuje kurwy. Na przykład... Natan, mamy policzyć ile osób zaatakowałeś. Ale możesz, wiesz, nie zaatakowałem na przykład? Michała Cichego. Na przykład. Bo... Teraz mogę. O. Ale patrz, nie zaatakowałem Don Casio Króla, nie zaatakowałem pana Pawła Dźwiaka, pana Jacka Murańskiego. No i myślę, że Soroko. Tak, pana Adama Soroko też nie zaatakowałem. No właśnie. Ale zobaczcie, jakie... A zresztą, kurwa, jadę do spodu, jak się Bagieta, Michael i Don Casio dobra, a Natan, taki panel. Kazali ci to... Tam, a Rurą może mi spić mocz. Na tym, co czytasz cały czas, to ci tam kazali zadać to pytanie? Tak jak ostatnio nie, pytania słuchaj. Zadawałeś tak samo... Nie, dobra, słuchaj, powiedz zaraz, co czat napisze, bo tylko to potrafisz powiedzieć. Nie, słuchaj. Nie, czat jest... A twój kolega, jak tam twój kolega, którego zatrudniłeś tu do pracy? Jaki kolega? No jaki kolega, który rzucał we mnie butelkami na wywiadach. Jak tam z twoim kumplem? Nie wiem, nie wypowiem się, bo nie mam nie go tutaj. Nie wypowiesz się? Został zwolniony czy nie? Stary, to co robię zewnętrznie jako no agencja tak, jest tak. Zewnętrznie. Został zwolniony? Zapytaj w federacji, ja jestem ja wiem, tutaj, żeby ja prowadzić wiem, tylko pytam o to, kto tutaj ma więcej do powiedzenia, ty czy ja? Bo ty nawet na słuchawce sobie, kurwa, nie jaradzisz. A ci mówią, co masz powiedzieć na backstage'u. Zamknij pizdę, Jasiu. Generalnie będziesz... Jasiu, przyjedź se krechę, bo z tobą nie rozmawiam. Przejdę ci. Ostatnie przed chwilą, co usłyszałem na słuchawce, to tylko... Daniel, proszę, przypomnij o sponsorach. Na początku konferencji i to tyle, Natan. Więc... O, przypomina o... Dobra, nie powiem, kto przypomina o sponsorach, ale okej, wiadomo. To nie wstyd. Dobrze. Przejdźmy dalej, bo Natan, ta konferencja nie dotyczy nas, tylko zawodników i wszystkich zestawień, więc jak będziesz ale miał okazję... Ale wszedłeś do tej gry, do tego świata, nie. Jesteś teraz w mojej gierce, kolego. Ja gram na moich regułach. Kocie. A kto jest Kasiusz, twoim Alfonsem? Mam pytanie. Karam przemocy seksualnej. Chciałem użyć pewnego słowa, ale ja wiem, kto był twoim Alfonsem. Och Jezu. No... I z kim obiad jadłeś się na koło koszt? Nawet nie musiałem, och, sam zmienił. Wiesz z kim? Przygotowałeś się na internecie, i do kogo nie? Do kogo na perpan mówiłeś, no wiesz? To widzisz to? To widzisz to pomówieniom. Pochwal się do nie kogo. Znasz się na ale jak do pomówienia? Nie powiedziałem nikogo nazwiska. Ja nie mówię nazwiska, jak dam ty na komendzie. Dam ci taką zagadkę. Był jeden stół, czy było więcej stołów? W chuju to mam. Kto ma wiedzieć, to wie. Jebać się, pijesz mój mocz. Widzisz, pomawiaczu. Pijesz mój mocz. Konfidencie policyjno-obstawiaczu. Jaki konfidencie? Największym konfidentem to jesteś ty. Tak? A ja jestem... Dowody! A ja jestem największy... Dowody! Proszę, zapraszam. Ale ja właśnie nie dam ci dowodów. Sygnatura, ale sprawy, słuchaj, kto ale tak dalej. Ale dlaczego ja mam dawać ci dowody? Sprawy, ty myślisz, pojęcia. Ale ty myślisz, że ja pokażę dowody? Ja bo nie jesteś chcę... właśnie zwykłym frajerem. Nie, okej, jestem może jestem jesteś frajerem. Jesteś zwykłą, pałą, okay. Bitym frajerem. Ale nie jestem konfidentem, żeby patrzę pokazywać dowody publicznie. Frajerze, śmiejecie się. A ty myślisz, że co, że ja pokażę dowody, żeby każdy widział, jak ty się rozjebie? Nie, no, możesz... Nie. Ja wiem, będziesz pomawiał cały czas wszystkich dookoła, bo jesteś zwykłym pałorówą. A teraz patrz, nie odzywaj się na chwilę. No.
Aż to coś. Na chwilę się nie odzywaj. Na chwilę. Dobra, to ja mam pytanie do Jasia. Na chwilę Jasiu, się nie odzywaj. Czy ty jesteś przygotowany na bagietę? Paukerson, kurwa, ja rozmawiam, a ty przerywasz dymy. On jest ważniejszy od ciebie, mów. No, tak, bo jestem prowadzącym, Nathan, i to ja decyduję o tym, o czym będziemy rozmawiać. To zaraz cię zwolnię też. Nie jesteś, no to spróbuj, Nathan, nie jesteś w federacji i nie masz tutaj głosu. Dobra, spróbuję. Dziękuję bardzo. Spróbuję. Jasiu, jak się przygotowywałeś do pojedynku z Capello? Boże. Skrót myślowy. Ja po prostu gram w grę i potrafię grać w tą grę. Nie, ja wiem, że grasz w grę. To ja wiem, to akurat rozumiem. I tak, można powiedzieć, używam jakby tego skrótu myślowego. Wiele osób tego nie rozumie, ale ja rozumiem twoją grę, rozumiem jak grasz w tą grę. Ja wiem, że pan rozumie bardzo dobrze. Tak. Nie, to panu powiem jest to jakiś eksperyment socjotechniczny, co ty robisz. Okej. To jest tak, że jestem wysokim wychowawcą, ponieważ chyba nie rozumie tego słowa. Dobra, Jacek. Społeczny mówi się. Jasiu miałem powiedzieć, przepraszam. Nie. Jasiu, zamknij mordę. Rozmawiam z panem Jackiem. Chyba sam zamknij mordę. Ale to oni tak mają, ci lewacy. Dlatego tak, prowokują. Tak, dlatego mówię. Dlatego mówię, że jakby spełniam fantazję, nie erotyczne, tylko po prostu fantazję pewnego dużego na tysiące, wiele setki tysięcy zgrupowania osób. I po prostu robię to, co wspólnie, bo nie tylko oni, tylko ja również, uważamy za słuszne i potrzebne. Czyli czujesz się inspirowany. Można powiedzieć, nawzajem się wspieramy. Czujesz się inspirowany. Tak, i dlatego nawzajem się wspieramy, grupę. Można tak powiedzieć. To jest grupa, która wzajemnie się wspiera. Ja im robię przysługi, oni mi robią też przysługi. Nathan, stare małżeństwo. Pokłóci się czasem, ale i tak zawsze to się na końcu dnia wróci i powie, kocham cię. I dostanie dupę. No offense, ale ja tak jak uważam, że tak, tam w poprzedniej federacji ograłeś chłopaków, to nie uważasz, że tutaj trochę przegrałeś z Jasiem Capellą, z Bagietą i z Olejnikiem? Uważam, że znaczy, inaczej, jeżeli mówimy o atakowaniu z partyzanta mnie, bo byłem plecami odwróconym, to tak, przegrałem. Ale to jest właśnie fajne, że... Bo jesteś przegrywem. Że dwóch gitów nie potrafi mnie pokonać, nie potrafi zrobić mi krzywdy. A przychodzi trzech cymbałów, którzy razem mają IQ równe 10, z czego szklanka wody ma 10 i nie potrafią mi zrobić, i zrobili mi krzywdę. To jest dla mnie niesamowite. Ja jeszcze ciebie nie trafiłem i nie wiesz, jak trafiam. No nie wiem właśnie i się nie dowiem, bo... się dowiesz na walce. Słuchaj, ty będziesz... krzywdę jeszcze za chwilę. Ale co, ugryziesz mnie? Tak. Tylko umyj zęby, bo ja nie chcę mieć... To ty mnie ugryzłeś, jeszcze mam tutaj ślady. Umyj zęby, bo ja nie chcę mieć w krwiobiegu dragów. Będziesz miał nie tylko pruchnicę, ale to wierzysz, kiwa, HPV i że ja przegram z Capellą, jak już raz wygrałem? I to jest najgorsze, bo ja nie wierzę. Ja bym chciał... I z tobą, no właśnie, i z Capellą po kolei, ale niestety nie jest to możliwe i nie z mojej winy, bo jakby ja jestem zawodnikiem Federacji Fame i można powiedzieć też często walczę w klaucie, mamy taką jakby umowę nawiązaną, dlatego jakby jestem tu na wypożyczeniu. Chuja, ale czynsz, z czego się śmiejesz? Co cię rozbawiło? Z ciebie. Ja się śmieję z tego, że nie możesz zapłacić czynszu. Obok zawodnika nawet nie stałeś. Bagieta, ja mam pytanie, czy myślisz, że Jasiu właśnie przewalczy tym razem 3 rundy? Face to face, czat, pytacie, zaznaczaliście, zróbmy face to face, Nathan kontra Tomek, więc proszę bardzo, robimy. Walki nie będzie i tak. Walki i tak nie będzie. Ja go nawet nie dotykam, kurwa, i tak wisię na włosach. Walki i tak nie będzie, tylko tyle powiem. Nie będzie, inaczej, będzie walka, jeżeli będzie uklęknięcie. Tak, kurwa, powiedziałem. Wiesz, jeśli będziesz klękał, to się nie mogę zobaczyć. Gdzie? No to zobaczysz, to kurwa, to masz farta, że kogoś nie puści, bo byś dostał... Wiem, wibratorem byś dostał w pizdę tam, gdzieś swoim... Ej, ciągle o ruchaniu, o wibratorach, o ruchaniu w dupę. Przestańcie już o tym gadać. Jakby ja rozumiem, że wy lubicie, ale nie mówcie na mi ciebie łajzą, jesteś kurwa szmatą do wycierania podłogi, kurwa. Kurwa, a teraz wróć i usiądź na miejsce, proszę. Zbliżcie się, panowie. Podejdźcie, jakby to ma być face to face, także śmiało. Wiem, specjalnie nie byłem zębów. Dziękujemy. Do mikrofonu ci. Siądź na miejsce, proszę. Dziękuję. Potwierdzam, Nathan robił mi loda przed konferencją. Czat, prosiliście. Wiadomo, to nie wstyd. Zrobiliśmy. Tomek, a propos walki z Juromem. Kurwa,
przestańcie rzucać takie teksty, bo ja na przykład nie mówię, że o, tą dziewczynę bym wyruchał, kurwa, tu cały czas na tej cipie rozjebanej i pierdoli, że jest milionerem, ale zaczekaj, nie pierdoli, że jesteś milionerem, kurwa, kutasie takich mieszkań to kiedyś przepaliłem, kurwa, na syfonie, ale to przy Krakowskiej, kurwa, fajo jebana, jeszcze jak smoliłem, kurwa. Przepaliłeś to sobie mózg, kurwa, nawet kryształem. Nie wiem, co ja mówię do ciebie, jesteś taki zajebany gównem, kurwa, że nawet nie trybisz, co mówię, pedale, mogę ci pączki wyjebać. To wyjeb. Nie karają. Nie, nie chcę nawet. Wyjeb. Szkoda, pączka, a te pączki są z tamtej konferencji. A nie, ja tylko przypomnę, rzut pączkiem może kosztować was 5000 zł. Kurwa, objechałem pół świata, kutasia, ty jeszcze, gdzie ty byłeś? Co ty widziłeś na on tym był świecie, w dupie. Na tym twoim pięknym mojej świecie? Ja byłem na przykład w Berlinie, czyli w Dubaju byłeś ostatnio, w Dubaju byłeś, słyszałem. Nie, był w Berlinie, tam gdzie na odwiertach, to ty w Berlinie, tam gdzie sprzedawałeś ciało swoje, dokładnie tam. Ciebie pomówił, że ty byłeś na odwiertach, on był w Dubaju na odwiertach. Ej, wy się znowu lubicie, ej, pogodziłem znów dwóch gitów. My się dawno lubimy, sobie normalnie rozmawiamy. Tam jest taki fajny hotel w Berlinie przy dworcu Zoo. A co, ruchali cię tam? No nie, tam kurwa takich jak ty, kurwa, pedale. A podwalałeś sobie do tego, czy co? Cały czas gadasz o pedałach, o ruchaniu. Panowie, jakbyśmy byście powstrzymali się od słowa, na pewno byłbym wdzięczny. Ej, cały czas kurwa, życiową pizdę. Ja rozumiem, bo ktoś powie, że to jest homofobiczne, ale nie. Ja nie gadam, że... Ja jestem homofobem, słuchaj, ja nie gadam, że ale bym ją wyruchał, ale to tamto, to nikt tak nie gada, więc czemu gadacie o seksie z mężczyznami cały czas? Przestańcie. Nikogo nie interesuje, gdzie chcecie wsadzić fiuta. Ja wiem, że ty wsadziłbyś fiuta wszędzie, co by się ruszało, ale przestań, to nie wstyd. No ja się nie wstydzę, wiadomo. Dobra, ale teraz jest to ironiczne, kurwa. Ironiczne, że cały czas każdy gig chce mi wsadzić chuja w dupę, bo nie, ciągle powtarzają. Ale ironia, śmieszne. Że ty ten temat w ogóle zacząłeś jako pierwszy o tych chuja. No dziękuję właśnie, normalny w końcu. Głodnemu chleb na myśli. Tomasz, mam pytanie a propos twojej ostatniej... Ty kurwa, ty wariat. No jestem tutaj, tak? No da, panowie, spójrzcie sobie w oczy zaraz. O, co tu się dzieje? O Jezus Mary. Nie wiadomo, co się wydarzyło. Nie wiem, co tu się stało. Ale poprosiłbym, aby wyrzucić z sali koleżankę, bo jest sprawia niebezpieczeństwo straszne. Dziękuję. Ja wróćmy, słuchajcie, do Facebook. To jest właśnie honorowy pan. Nie chcę być miły, ale zajebało potem. Ochrona zapewnia bezpieczeństwo, także panowie, wróćmy do face to face. No Jasiu, dawaj jej mniejsze dawki. Mniejsze dawki. I dalej. Dobra, panowie, pozycja bokserska. Jakiś frajer nam zakłóca face to face. Ej, dupę, ty. Dobra, nie było tematu. Panowie, pozycja bokserska. Ten pojedynek już w sobotę. Pomyliłem osoby. Na gali Prime 7. Przypominam, KTV. Dziękujemy, panowie. Dziękujemy. Nathan, nie bij nam ochrony. Nie bij nam ochrony, proszę. Do ryja ci popuszczę. Chodź, wyjebie ci. Wyjebać ci jak GPS, czy mocniej? To chodź. To chodź, wypierdolę ci raz. Raz ci wypierdolę, chodź. Patrzę, czy ktoś z tyłu mnie nie atakuje. Czekajcie, no, coś się tu dzieje, cały czas się dzieje. Jedne, dobra? No. Czy poczujesz, zobaczymy. No, no to odsłoń rękę. No, no, czy poczujesz? Nie, czy poczujesz? Nie, nie, weź łapki, gramy. Piątka. Ja z tobą ręki nie przybiję. No piątka. Selom się łapy nie podaje. Jak to? Jak to? A sobie w lustro patrzysz. Game over, dobra. Ogarnijcie to słownictwo. Dlaczego? Ciągnij się. Paweł, jak myślisz, dlaczego Jacek nie chciał odpowiedzieć na pytanie na temat żabki? Jak możesz w lustro